Oj, poczekajcie, ktoś dzwoni. Kurwa, macie. Cześć, witam was na Ninkę z tej strony. Gramy w Sleeping Dogs. Wybieramy misję. To niech to będzie trop gwiazdy. Zdobądź dowody obciążające gwiazdę. To jest chyba jakiś tam koleś z boiska koszykówki, ale pamiętam, z którym już tam miałem do czynienia. Popitalamy sobie po środek transportu. I okej. I zaczynamy. Dobra, skuter, bo jest tutaj najporęczniejszy w tym ruchu drogowym. Muszę pocisnąć troszkę Sleeping Dogs, bo w lutym wychodzi sporo interesujących nowych gier. Myślę, że przynajmniej z dwie chciałbym zacząć nagrywać na mój kanał, w związku z tym, żeby ramówka nie pękła w szwach, trzeba troszkę przyspieszyć, przynajmniej ze Sleeping Dogs. Okej, okay, gdzieś tutaj zasuwamy, tak? Chyba, że się dobrze orientuję, jedziemy właśnie blisko tego boiska. A tutaj jest to boisko, gdzie sobie te azjatyckie nygusy grają w sport dla czarnych. Okej. Okay. Już? Poczekaj na gwiazdę w furgonetce na kurczaki. Tym czymś z przodu, tak? Wygląda to jakby... No, faktycznie są kurczaki. Chciałem powiedzieć, jak wygląda... Jak taki pojazd, z którym Meksykańcy transportują się. Kurwa, co tu się dzieje? Patrzcie, co się dzieje. Zepnął mnie. Chodziło mi o taki pojazd, z którym Meksykańcy transportują się nielegalnie przez granicę w Teksasie do Ameryki. Ale nie, to jest zwykły pojazd na kurczaki. Dobra, zepchnęli mnie, gdzieś masakra tutaj się dzieje. W każdym razie co? Śledź gwiazdę do miejsca dokonania transakcji. Kurwa, gdzie on jest za mną? Jest to, jak ja go śledzę? Czekajcie, jakaś masakra, ale jedzie za mną. Dobra, wyprzedzi mnie. Co za masakryczne śledztwo. On mnie śledził zamiast ja jego. Przestrzegaj zasad ruchu drogowego, aby się nie zdradzić. Dobra, spoko. Zawsze przestrzegam. Zawsze jestem grzeczny. Jezus, jak on wolno jedzie. Patrzcie, kurde, jak na jakiegoś przestępcę. To naprawdę wolno jedzie. No i co, my tak będziemy się bujać po mieście w tempie tak 2 na godzinę? Ale jazda, ale złote fele ma, normalnie złote fele ma. Z chromowanym rantem. Ale widać, przestrzega prawa, pewnie ma tam z 2 tony kokainy w bagażniku, więc... Więc w sumie może nic dziwnego. O, tutaj patrzcie, tutaj wydymał trochę nielegalnie, tak środkiem ulicy. No nic, tak, żeby mi kurczak nie wypadł z bagażnika. Ale przykrywka, faktycznie handlarz kurczakami. Czuję, że jestem nie do wykrycia normalnie. Jak Sam Fisher w Splinter Cell. Okej. Tutaj też mi się wydaje, że już byłem... O kurde, w latarnię. Myślałem, że... Dojechaliśmy na miejsce z tego, co widzę. Zobaczymy, co tutaj będzie. Patrzcie, jaki strój już się przebrałem. Z mojego gustownego stroju na bosaka jestem teraz jakimś takim chłopkiem, roztropkiem normalnie. Niespecjalnie efektownym. Podejdź do szyldu i wciśnij lewy kontrol, aby się za nim schować. To jest szyld? Chyba to, co nie? Dobra. Zaczekaj, aż dojdzie do transakcji. Dobra, zapiemy ich na gorącym uczynku, cokolwiek tutaj, o cokolwiek tutaj nie chodzi. To jakaś furmanka wyglądająca na jakiegoś Dodge'a, Charger'a albo coś w tym stylu. Tak strzelam oczywiście sobie. Na ślepo. Sfotografuj gwiazdę, wciśnij to, aby wyciągnąć smartfona. Przytrzymaj lewy shift. Smartfonem będziemy, słuchajcie, robić zdjęcia. No dobra, okej. Okay. Przytrzymaj lewy shift. Kogo mam sfotografować? Wrywanie tej dowody. Do wody przesyłamy jeszcze więcej zdjęć, słuchajcie. Co jest do cholery? Już? Spoko? Styknęło jedno zdjęcie. Styknęło. Okej. Okay. Mamy i wkraczamy do akcji. Słuchajcie, sfotografuj gwiazdę na gorącym uczynku. Okej, okay, smartfon w dłoni. Tylko który tu jest gwiazda, kurwa? Ale go wydymamy teraz, słuchajcie, masakra. Patrzcie, co tu się dzieje. To wody normalnie mamy rzeczowe tutaj na to, że jest niezłym oprychem. Poczekaj, aż ludzie gwiazdy skierują się do doków. Okej. Okay. Zmykają gdzieś. Ależ piękna akcja skradankowa. Śledź gwiazdę do miejsca dokonania przestępstwa. Okej, tam dopiero dokonają przestępstwa, to już tutaj jeszcze nie dokonali nic, tylko po prostu...
Ja wyjebałem, słuchajcie, w zderzak. Podejdź do strażnika, przekonaj go, aby cię wpuścił. Ciekawe, jak go mam przekonać, chyba kopem w jaja. Zaraz zobaczymy, co się stanie. Jebana sucz. To ja tak mówię? Aha, chyba taki udaje pijanego mistrza. Co ty, kurwa? Ja jebie, na taki tekst go przecież nie zrobię normalnie. Fuck, najgorszą metodę wybrałem. Może pomyślałem, że mu z baćki wyjebie. No, chociaż te wymioty były takie naturalne. A, jednak. Wejdź na dach. Ale piękny aktor, za nie patrzy, normalnie Jackie Chan. Wejdź na dach łodzi. Ale takiego aktorstwa się nie spodziewałem po sobie. Podbiegnij trochę, brachu. Czekajcie, tutaj space. Dobra, o kurczę. Nie udało się. O, jest, znowu statuetka. Moment, zdobądź. Zdobyłem. Jesteśmy na dachu. Czym tu się czaiło? Tym, tak? Poczekaj, aż gwiazda dobije targu. Przydałoby się wsparcie jakieś wezwać normalnie tutaj. Z helikoptera. Zobaczymy, czy to jak zwykle skończy się jakąś napierdalanką większą. Bo tutaj na razie większość misji kończy się jakąś nawalanką. Więc byłbym zdziwiony, jakby tutaj przyjechał oddział specjalny SWAT i wszystkich tutaj zmiótł. Raczej wszystko będę musiał zrobić sam, pewnie znając życie. I te hongkongskie standardy policyjne. Sfotografuj gwiazdę na gorącym uczynku, słuchajcie. Smartfon, żebym zdążył, kurde. Bo mi tu zabije. Mamy go. No, normalnie. Nie wykręci się z tego koleś. Zadzwoń do Tang. Okej, okay, kontakty. Tang, zadzwoń. O, stopczyli już utkami. Tak, dokładnie. Nic nie zrobiłem, ale mamy ich. Widzicie, czasem nie trzeba lać po ryjach, żeby coś ważnego zdziałać w życiu. Fuck! Nieprawdopodobna akcja normalnie. Wróć do samochodu, okej. Okay. To już teraz zrobimy to na speedzie jakimś większym. O, nóż kuchenny. Co się, słuchajcie, zawsze może przydać. Okej, okay, poopieprzamy. Szybciutko. Zobaczymy, czy wyleci na to do góry. Patrzcie teraz. Normalnie. Nie. No, szkoda. Myślałem, że większy z niego kozak to jest ten samochód. Nie wiem. Mógłbym w sumie go sobie wziąć. Ciekawe, czy jakbym tutaj wziął inny jakiś samochód, to by zostało mi zaliczone, ale czuję, że muszę w tym kurczakowozie się poruszać. Dobra, potrzebuję plac manewrowy, żeby nawrócić. Jest. Ucieknij gliną. No jak gliną? Jak ja jestem gliną, słuchajcie. No jak? Zostałem normalnie oszukany. Nie wiem, co tam miga, ale staram się ucieknąć gliną. Najgorsze z tym wszystkim jest to, że kompletnie nie widzę ulicy. Dobra, widzę ulicę. Zwieję gliną tutaj. Pięknie. O Jezus, są na motorach. Ja pierniczę. Jak eskorta normalnie przede mną jadą. Czekajcie, wydymam ich zaraz w którąś stronę. Oni się tutaj rozdzielą pewnie. Dobra, mam ich. Tylko nie chciałbym znowu wjechać w te doki, bo z nich nie wyjadę. No nie bardzo im uciekam. Ale strasznie, słuchajcie, niezwrotny pojazd mi dali do tego. Nie. A teraz ich może zrobiłem coś, zobaczymy. Nie wiem co ta gwiazda taka tutaj oznacza niebieska. Jak myślicie? Nie, ale najpierw uciekniemy, a potem będziemy dumać. Spróbuję w drugą stronę. Tu się kręcę w kółko. Nie wiem, jak można uciec pojazdem na kurczaki dwóm sprawnym motocyklistom. Doprawdy musieliby być niezłymi patafionami, że tak powiem, żeby mi uciekł, ale czekajcie, ale nic ich normalnie nie rusza. No patrzcie, są nieprawdopodobnie zwrotny na swoich maszynach. Ale nie wiem, może jednego już zgubiłem, nie wiem. O nie, to mnie wydymają, znowu mnie dowolą, nie. To był mój błąd. Ależ pościg. Ale ja w ogóle nie mogę urwać swojego ogona, to jest najgorsze w tym wszystkim, że po prostu jest, uciekłem, patrzcie, już tak. Odstaw furgonetkę do kurczaki, do tajnej kwatery. Okej. Okay. Tam coś było, taka jakaś teczka mi tam migała, ale
A już nie będę się wracał, bo już kompletnie nie wiem, czy to było. To gdzieś tutaj było, słuchajcie, ale no trudno, jedziemy. Nie będziemy zwlekać, nie będziemy zbierać jakichś pierdół z ziemi, nie swoich. Ciekawe, skąd ta policja się wzięła tam swoją drogą, czy to w zasadzie nie wiem czemu. Przecież mogli być powiadomieni, a słuchać o tej mojej akcji, jakoś tam na przykład jakiś dostać mały cynk, żeby się nie wpieprzali. Straszny brak organizacji, to w Polsce byłoby nie do pomyślenia, słuchajcie, żeby tak normalnie policja przeszkadzała sobie w zadaniach. Tak mi się wydaje. Zaparkuj, dobra. Teraz go tutaj przemalujemy, słuchajcie, jak w GTA i wyjedziemy czerwonym Ferrari. Pięknie poszło. No widzicie, udupiliśmy go na cacy. Dostał do żywocie. No i pięknie. No i co? No i o to chodziło, prawda? Tak się te rzeczy robi, słuchajcie. Bez rozlewu krwi w sumie z naszej strony, a jakieś ulepszenia mi przysługują. Poczekajcie, co to jest? Trzeba się przyjrzeć. Ja jeszcze żadnych nie mam ulepszeń policyjnych? To jest praktycznie niemożliwe, słuchajcie. Szybkie rozbrojenie. To jak chyba górny, prawda, ten pasek rozwoju jadę. No to tak będziemy jechać. Kontynuacja w spowolnieniu, trzymając broń. Wej może przejść w tryb celowania w spowolnionym czasie. I tak ja, wiecie co, i tak ja potem w ogóle tego nie używam, co jest... Wytrych pozwala ci kraść pojazdy bez wybijania szyb. Nie, no dobra, weźmy to, ja i tak szczerze mówiąc zapominam o wszystkim, co mam i tak... Tak tego nie używam, a jak już to przypadkiem, więc... Tu mam normalnie jakieś dwa punkty. Twoje podcięcie obala kilku przeciwników. Tutaj już w ogóle masakra. Patrzcie, jak tu rzeczy mogę robić, a ja chyba w ogóle nic nie wybrałem, prawda? No ale zobaczcie, nic dalej nie mogę ciągle wybrać, także... Nie wiem, być może muszę się tego nauczyć, słuchajcie, w... Wiem, już nie chcę nic robić. Winston, przyjdź do restauracji natychmiast. Co to normalnie? Nie jestem jakimś sługusem tutaj nikogo, żeby spotkać się z Winstonem. A, dobra, chcę tam nefryt... Ale tutaj... Zwróć nefrytową statuetkę i spotkaj się z Winstonem. Dwa zadania, ale już widzę, co bym nie robił, to Winston naciska. No to dobra, okej. Okay. Czy to wygląda na pojazd? Teraz zobaczymy. O, jest tutaj... Jak małpa na niego wszedłem, jak goryl. Dobra, ziomuj, zejdź, będę się modlił teraz. O, zjeżdżaj! Kurde, co za złom. No i co? Nie mogę tego użyć, co jest grane. Jep, sorry, stary. O, kurde, zacząłem z nim niechcący. Ależ dostał front kika takiego. Nie wiem, nie mogę tej statuetki użyć, tak mi się wydawało. Ale może ją użyć użyłem, nieważne. Dawaj. Jep, no to pięknie. Co za kradzież. A tam się coś na żółto świeci. Poczekajcie. Co to jest? Patrzcie. Co to jest na tej mapce zaznaczone na żółto? Zawrotna prędkość. Zobaczymy. Zobaczcie, co to jest. Jezus. Nie obyło się bez ofiar. Ale przeżył. Zginął, ale przeżył. Dobra. Nie żywą razy do mnie, stary. Zobaczymy, co to jest. Pojazd na miejscu. Ochraniaj kierowcę. Jakieś takie szybkie, quick mission takie, szybkie zadanie. Ochraniaj kierowcę, ale co? Czekajcie, bo nie bardzo wiem, co ja w ogóle robię. Przed kim mam ochraniać wydymańców? Aha, przed tym może... Okej, no dobra, spoko. Jakieś takie zadanie chyba poboczne. Ale jest to okej. Nie wiem, czy ja tam swoich nie zabiłem, słuchajcie, z przodu. Też tak mogło się wydarzyć, ale w ogóle żadnego wprowadzenia nie było. O, snajper z pistoletu, słuchajcie, dostałem odznakę normalnie snajpera, miotając kulę z pistoletu. O, piękna akcja. Ależ mi noga ścierpa, ludziska, masakra. No, może po oponach powinienem, no nie wiem, czy to nie podziałało, szczerze mówiąc. Wiecie co, chyba powiem wam, że... Kurde, to nie był wróg. Chyba po oponach strzelanie to nie jest zły pomysł. Ale tak widzę, że jest w ogóle to jako policja, prawda? Go zauważyłem. Okej.
Dobra, jest jakiś pasek progresji czy coś w tym stylu, ale w każdym razie widzę, że jest pasek na pewno naboi, który dopiero zauważyłem, ale nie, co chwilę ładuję, także spoko. Tak, słuchajcie, po oponach jak się ładuje, to się szybko z nim rozprawia. Fajne, fajne, podoba mi się. Aberdeen, czyli Szkocja, słuchajcie, jesteśmy w Szkocji teraz. Tak to właśnie można się transportować z Hongkongu do Szkocji. Jedno Aberdeen widać jest na świecie. Dobra, dobra. Chociaż taki teren całkiem się zrobił w szkocki, no ale nie wiem. Znaczy się, nie wiem kiedy to się będzie kończyło, bo w ogóle nie mam pojęcia, czy wszystko robię w porządku, czy nie. I to jest grób? Nie, spokojnie, jeszcze raz do ciebie, nie bój się. Ale drugie zadanie. Teraz już falangą jadą na mnie. Regularna strzelanina się tutaj wiązała na tych. Czuję, że teraz CNN pokazują tam z lotu helikoptera, jak zwykle. Takie sytuacje sobie mogą Amerykanie zawsze oglądać, jak w reality show takie rzeczy. Pięknie. Jeszcze? Nie wiem. Jeszcze, bo jeszcze widzę z tyłu. Nieprawdopodobnie długie. A ty już nie są oznaczeni jako przeciwnicy, to może nie. Czuję, że zmiotłem po drodze przynajmniej z 20 Bogu Ducha winnych kierowców, ale nic, to żadnych punktów ujemnych. Przy okazji taki mamy objazd miasta, zwiedzamy sobie. Nie wiem, może gdzieś teraz dojedziemy, bo nikogo nie widzę. Tak, to jechaliśmy, słuchajcie, ale fajna bryka, naprawdę fajne bryki mają tam na wyposażeniu policyjnym. Jeb, zrobione zadanie, zupełnie nic z gruchy, nic z pietruchy się to udało. I od razu idziemy sobie jakiś taki punkt widokowy zobaczyć. Tak czujesz, że to jest punkt widokowy z widokiem na, nie wiem, jakąś taką, słuchajcie, no nie wiem, to chyba świątynia jakaś jest. Wróć do gry. Ale jestem zniszczony tutaj. A nie, myślałem, że taki pokrwawiony jestem po prostu brudny, niewymyty. Okej, jesteśmy tak tutaj, z jednej strony mamy świątynię, z drugiej doki, a tutaj mamy taki punkt widokowy. Czyli jesteśmy zupełnie, że tak powiem, w dupie, nie wiem gdzie jestem nawet, a tam są jakieś fontanny. Chyba dość zadań na dzisiaj. Ja chcę do domu. Który teraz w ogóle nie wiem gdzie jest, słuchajcie. Ja pierniczę, gdzie ja zajechałem tutaj w ogóle? Soho. Wiecie co, naprawdę wydawało mi się, że ja chyba w ogóle serio nie wiem gdzie jestem. W jakiejś części miasta jestem, w której w ogóle nie wiem co jest grane. Jestem tutaj. Salon masażu zawsze znajdę, słuchajcie. To miły, ale aha, tutaj czuję, to mapa mi się chyba nagle tak oddaliła mocno. O, jest domek. Ale jesteśmy bardzo, bardzo daleko od domu. Far, far away. Oj, poczekaj kolego, bo chciałem samochód. Ty dajesz samochód, tak? Tak, ty zostałeś wybrany. Ty zostałeś wybrany dawcą organów. Dziękuję kolego. Jedziemy, jak daleko mamy do domu? Bardzo. Jak na... nogi połamane, wyleczysz się w rachu gdzieś. Jak na tutejsze warunki, to bardzo daleko mamy. Tu też mamy jakieś zadania, ale to już sobie damy spokój z tym. Oczywiście w drugą stronę trzeba jechać, by nie było, żeby GPS nie popierdolił drogi zupełnie. Jak on to pokazuje tędy? Dobra, tutaj straszne rozjazdy. Człowiek z Polski nie zna, jakiej kurde estakad. Wielopasmowych niestety. Chcę dojechać do tego domu, no nie ma mowy, żeby nie. Mogłoby pokazać jak daleko jest, nie wiem. Ale zesułam strasznie, a nie, 1900 metrów. Tutaj te odległości tak powoli schodzą, mi się tak wydaje, bo kurczę, 2 km powinienem zrobić, tak powiem, w parę minut, a tutaj się zapowiada na dłuższą przejażdżkę. Dobra, ale samochód jest fajny, to jest najważniejsze, że tak powiem, trzyma się na wierzchni. Także myślę, że wszystko pójdzie sprawnie. Nie wiem, czy tędy chyba. Oj, słabe to oznakowanie tych GPS-ów. Oj, będzie dzwon. Aberdeen znowu. No i co? Kurde, tutaj nie pokazuje. Raz pokazuje, raz nie. 1300 zbliżyliśmy się. Środkiem ulicy, teraz podupianka. Jak zwykle wieczorem pięknie to wygląda.
aż miło sobie tu pojeździć. O, ktoś sobie będzie musiał zderzak wymienić. Full speed teraz. I skrzyżowanie na czerwonym. Nalot policyjny. Nie, rozpraszamy się już. Myślałem, że teraz nalot policyjny na mnie jest, ale nie. Ale młódzka łupanina leci w tym radyjku tutaj. No, nie wiem, jak się zmienia stacje radiowe. Nigdy mnie to w tego typu grach nie interesowało, żeby tutaj przetrzepywać te stacje radiowe. No okej, dobra. Całkiem rozległe tereny nawet tutaj są. Niby to miasto jest chyba mniejsze od tego GTA ponoć sporo. Natomiast o ile ja nie jeżdżę w kółko, to można powiedzieć, że jest to dosyć wystarczająco ogromne, żeby być zadowolonym z rozmiarów takiej gry. Czasem za duże to też przeszkadza, szczerze mówiąc, tak wam powiem, bo w końcu jakieś znużenie przychodzi, jak się jeździ po tych samych obszarach cały czas. Ile jeszcze jest do metra? 800 metrów. Dobra. Mam nadzieję, że po drodze mi to nie wypadnie jakieś coś dziwnego. 700 metrów. Czyżby do bus save? Tam miła mi jakaś ikonka, może to save'uje też. Ja myślałem, że tylko ta gra save'uje w domku, jak pójdę sobie spać, ale nie wiem, czy tutaj coś nie zasejwowała. Pięknie, dobra, pięknie. To było ładniejsze auto chyba, ale może nie. Coraz bliżej celu. I niestety. Teraz zasuwamy tym, tutaj będą ofiary już, słuchajcie, teraz. Na swoim terenie. Trochę dorobiliśmy, ale niewiele. I prawie na miejscu, dom chciałem powiedzieć. I jak przydzwoniłem, ale mało się niszczą te samochody. Chociaż może teraz poprawię trochę. No ja pierniczę. Jest, dobra. I wypadnę w locie, tak? Pięknie sparkowane, pięknie. Wszystko poszło sprawnie, bezproblemowo dzisiaj. Dobra, spadam do domu, słuchajcie, szybko, bo nie zdążę, jak miłość. I jeb do spania. Okej, jestem w domu, ja was żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Hej, na razie, do następnych odcinków. Cześć.